Witamy wszystkich bardzo serdecznie. Julia Przeździęk, TV Reklama. Jesteśmy po pierwszej konferencji High League'u. Jest ze mną Arkadiusz Pawłowski. Witaj. Witam serdecznie. Arkadiusz Pan Pawłowski. Tak. Arkadiusz Pan Pawłowski, który poprowadził całą dzisiejszą konferencję. Powiedz mi, jak wrażenia? Bardzo fajnie. To jest chyba 15 raz, kiedy odpowiadam na to pytanie, ale postaram się zrobić to z tak dużym entuzjazmem. Entuzjazm jak... dalej jest, tak. Widzę. Tak, to mnie trzyma. Wiesz co, ja mam tak, że ja się zawsze bardzo dobrze bawię na tych konferencjach i bez względu na to, czy to są konferencje, gdzie jest bardzo dużo dymów, czy bardziej jest spokojnie, to ja się dobrze bawię, staram się dowiedzieć jak najwięcej, staram się przekazać jak najwięcej, bo ludzie, którzy przychodzą, chcą wiedzieć, chcą się dowiedzieć czegoś o tych ludziach, którzy tutaj zasiadają i staram się być takim dobrym łącznikiem. Powiedz mi, jakie konferencje wolisz właśnie, bo tutaj mówisz, że niezależnie od tego, czy są one spokojne, czy są one z dymami, które do ciebie bardziej przemawiają? Właśnie najbardziej wyważone. Ja lubię takie, że jest trochę tego, bo jak nie ma dymów, to jest stypa, to jest nudno, a jeżeli są tylko dymy, to jakby, jeżeli wszyscy robią dymy, to nie ma żadnej wartości, bo jakby co by musi zrobić, jeżeli jedna osoba wyrzuciła stół do góry nogami, to co zrobi kolejna osoba? Wyjmie pistolet, to już jest takie, nie wiem, jakoś tak wydaje mi się, że to powinno się oglądać jak dobry film, czyli że też te emocje jakby rosną, spadają i jest ten zenit i tak dalej. Wydaje mi się, że to w takim fabularnym względzie to by było najciekawsze. Powiedz w takim razie, co jest łatwiej, zahamować te dymy, czy je tutaj właśnie rozpętać? Ja nigdy nie staram się robić ani jednego, ani drugiego. Staram się pozwolić temu lecieć swoim flow. Czasami, kiedy jest za mocno, za grubo, zbyt wulgarnie, no to rzeczywiście już mam takie, że po prostu niekoniecznie chcemy tego słuchać dalej. A momentami, kiedy jest rzeczywiście jakby tak cicho i ten, no to rzeczywiście czasami trzeba bardziej powyciągać tam. A to zazwyczaj nie jest to wyciąganie dymów, tylko bardziej informacji. Jeżeli ktoś po prostu zadajesz pytanie i odpowiada, no to jest takie, no powiedz coś więcej, ci ludzie przyszli tutaj ciebie obejrzeć i tak dalej, bardziej o to chodzi, nie? Ja zawsze się śmieję, ale to z całą sympatią mówię, kocham, uwielbiam Stiflera. Stifler jest jednym z moich ulubionych ludzi, ale ze Stiflerem zawsze rozmowa jest taka sama. Ja mu zadaję pytanie, które trwa 3 minuty i jest takie, no, tak. Może tak być. I za każdym razem, nie? Jakby, tak jakby właśnie, jak jakiś tam materiał robiłem ze Stiflerem, jakby uwielbiam cię Stifler, nie odbieraj tego w żaden sposób, bo jesteś debeśniak. Jakby ludziom tam zadawałem przez godzinę 30 pytań, to jemu zadałem 200 po prostu. To jest rewelacja. Więc zawsze kluczem jest to, żeby po prostu z każdym też znaleźć wspólny język. To myślę, że to jest ważne i to nie jest też łatwe. No właśnie, powiedz mi w takim razie, jak odnaleźć ten wspólny język z ludźmi, ponieważ no tutaj przychodzą, wiesz, ludzie z różnych światów, z każdym się rozmawia inaczej. Co się składa na to, by potrafić z nimi rozmawiać? Słuchać, otwarcie i z zainteresowaniem, po prostu, szczerze, być zainteresowanym, na zasadzie, ja, nawet jeżeli, nie wiem, nie znam cię, albo nie jesteś z mojego świata, niekoniecznie jakby, wiesz, nie spotkalibyśmy się nigdzie indziej, gdyby nie tutaj, nie? To jestem ciekaw twojej historii, co masz do powiedzenia, macie konflikt, okej, porozmawiajmy, może dojdźmy, może jednak jest tak, że wina nie leży po środku, może to jest czyjaś wina, dojdźmy do tego, rozwiążmy to, po prostu zajmijmy się tym, nie? Jakby to jest troszkę taka praca detektywistyczna, troszkę moderatorska, troszkę dziennikarska, ale kluczem do tego wszystkiego jest, myślę, to, że rzeczywiście trzeba być szczerze zainteresowanym, bo jeżeli po prostu to by było klepanie pytań na zasadzie i mam jakby wywalone, nie słucham, dobra, to teraz ty, to myślę, że to by było mniej ciekawe i też jakby no, ludzie też by mieli takie, no dobra, on jakby klepie formułki, a nie jest zainteresowany, co oni mają do powiedzenia, to dlaczego my mamy być zainteresowani? To jest jednak bardzo ważne. Jest to w pewien sposób też takie... jest to pewnie też szukanie czegoś, czego na przykład ludzie mogą... Nie wiem, w danym momencie jest jakaś informacja, która może być ciekawa, ale oni tego w ogóle nie wiedzą. I gdyby człowiek właśnie bardziej jakby się tam nie podrążył, czy się nie zainteresował, to by do tego nie doszło. I myślę, że no to jest ważne, bo jednak można gadać w kółko o tym samym, no ale jaki to jest sens? Nie, ludzie też chcą troszkę tego mięsa, nie? To prawda. Czyli propos prowadzenia konferencji. Najważniejsze jest zainteresowanie. Powiedz mi, jak wygląda przygotowanie się do takiej konferencji, będąc prowadzącym całe wydarzenie? Wiesz co, no zazwyczaj to jest, ja mam o tyle, w sensie to łatwiej, nie łatwiej, no bo to przez lata jest wiedza zdobywana, bo ja po prostu jestem częścią jakoś tego świata, mniej lub bardziej, więc ja znam tych ludzi, ja znałem ich wcześniej, ja śledzę ich twórczość, więc zazwyczaj to jest tak, że jeżeli pojawia się ktoś nowy, no to ja zazwyczaj jest tak, że mniej więcej już na bieżąco wiem, co się dzieje, bo śledzę. Bywa oczywiście różnie, są ludzie z różnych światów, są tacy, którzy są zupełnie dla mnie nowi i których poznaję na nowo, ale też mam radochę jakby szukając tych informacji, robiąc ten research. No i to głównie jest to jest przygotowanie, to jest poświęcenie czasu na to, żeby też te pytania sklecić, żeby one też były interesujące. Fajnie to trzeba też powymierzać, czyli na przykład, żeby, wiadomo, są dwie konferencje, więc to trzeba też porozkładać, żeby na pierwszej konferencji były pytania, które są fajne i ciekawe i jakby rozwijają jakieś tam wątpliwości, ale też, żeby na drugą konferencję coś jeszcze zostało. Wiadomo, że to jest też taka, to jest cały czas kwestia jakiegoś takiego żonglowania tym wszystkim. Robię to już jakiś czas i mi się nie nudzi.
A właśnie, propos przygotowanych pytań, czy ty je wcześniej sobie przygotowujesz i jedziesz po kolei z listy? Bo ja widziałam, że trzymałeś jednak cały czas tą kartkę z pytaniami. Jak to wygląda? To jest tak, że ja mam sobie spisane pytania bardziej na ku pamięci, ale w momencie, kiedy jakby tam przypominam sobie ten, jakby zazwyczaj po prostu jakby kontynuuję, patrzę, rzadko jest tak, że po prostu tam czytam jakieś pytanie, chyba że jest jakieś tam dłuższe. Inaczej jest w wypadku pytań od widzów, bo ja też zbieram, zawsze wrzucam informacje, chcecie zadać pytanie, wrzucajcie. No wtedy jest tak, że rzeczywiście tych pytań no, nie pamiętam, no bo nie pisałem ich, więc jakby to nie są moje pytania, nazwijmy to, więc wtedy sobie tam się posiłkuję, bo staram się też dużo tych pytań od ludzi zadawać, bo wiem, że okej, może mnie interesuje to, ale kogoś interesuje coś zupełnie innego, a to oni są najważniejsi, to oni oglądają, to oni kupują pay-per-view i tak dalej, więc jakby zawsze staram się też być takim trochę człowiekiem ludu. A masz coś takiego właśnie, że jakiś konkretny plan ułożony na konferencję i starasz się jakieś tam słowa klucz sobie zapisywać i żeby to się pojawiło na tej konferencji, czy nie? Raczej nie, ja raczej jakby korzystam z tego, że mam doświadczenie jakby sceniczne, no bo od lat zajmuję się improwizacją teatralną, no, komedią, stand-upem, kabaretem i tak dalej, więc jakoś tak bardzo, bardzo dobrze się czuję, kiedy jestem nieprzygotowany. Kiedy wychodzę z niczym, to ja zawsze wychodzę z czymś tak naprawdę, ale nie zmienia to faktu, że właśnie kiedy jest tak dużo, jest dużo materiału, jest dużo ludzi, to warto sobie zapisać, już nie jestem najmłodszy, już pamięć nie ta. Młodszy czy nie młodszy, wiesz, jest tyle osób, że no trudno jest pamiętać informacje o wszystkich, no. Tak, tak, ale właśnie taki, nawet rzeczy takie, ja na przykład właśnie sobie nie zapisuję niczyich imion czy nazwisk, bo no, pamiętam, znam tych ludzi i tak dalej, ale to są nawet takie informacje, które też są powiedzmy częścią tego mojego know-howu, że ktoś by się musiał nauczyć tego wszystkiego, a ja to po prostu mam, no, ale to jest wiedza zdobywana przez lata, no a reszta to jest taki właśnie research na bieżąco, też jakby śledzenie tego, co się wydarzyło w danym momencie, żeby nie strzelić jakieś gafy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Po prostu reagować. Bardzo dużo to jest, bardzo jakby przygotowanie to jest jedno, reagowanie to jest drugie i uważam, że jedno i drugie jest bardzo ważne. Wcześniej prowadziłeś konferencję na Fejmie, teraz prowadzisz konferencję na High League'u. Powiedz mi, czym się różni prowadzenie konferencji na Fejmie od tych prowadzonych tutaj? To jest bardzo, bardzo trudne pytanie, bo ktoś może powiedzieć, że niczym, ktoś może powiedzieć, że wszystkim, nie? Dlatego pytam ciebie, osobę, która ma doświadczenie i tutaj, jako jedna, jako tak naprawdę jedyna osoba, która może tak, powiedzieć. Tak, no też. Wiesz co, wydaje mi się, że jakichś takich groundbreaking różnic nie ma. Wydaje mi się, że bardziej jest to kwestia, bardziej jestem tutaj zostawiony sobie, więc jakby to ja podejmuję bardzo dużo decyzji. Jeśli mam jakiś kontakt, to po prostu jest informacja na zasadzie, tam zostało 5 minut czasu, czy tam coś. W większości jakoś jakby tak jak tam, tak jak tutaj jest to w moich rękach. Nie wiem, jak tam jest teraz, nie mam pojęcia, czy tak jest. No prawda jest też taka, że ja dobrze pracuję, no że ja jakoś nie muszę być specjalnie trzymany za rękę i to jest też fajne. Fajne jest to, bo jest duże zaufanie od jakby ekipy. To jest bardzo takie miłe budujące, bo też jakby oni wiedzą, że podejmę jakąś tam dobrą decyzję, a z drugiej strony no też jakby oni, ja ufam im, oni ufają mnie, to jest bardzo fajne. No w Fejmie przez długi czas też tak było, no a później tam się jakoś tam popsuło i jakoś niespecjalnie chcę do tego wracać, jakoś tak staram się zostawić to za sobą. Nie chowam jakiejś wielkiej urazy, ja zawsze powtarzam tak naprawdę jedną rzecz i to chyba będę powtarzał bez względu na wszystko, że jakieś tam złe emocje mi uleciały przez ten czas. Ale no szkoda, że to się skończyło, no, szkoda oczywiście, ale szkoda, że to się skończyło w takich okolicznościach. No, bo uważam, że można było to rozwiązać po prostu lepiej, szczerze, wprost, no a trudno. A twoim zdaniem zostałeś godnie zastąpiony na Fejmie? I teraz ponownie mało kto mi uwierzy, ale nie bardzo śledzę, nie mam za bardzo czasu, robiąc High League, robiąc swoją federację wrestlingu, czyli mając tak naprawdę tych obowiązków bardzo dużo, plus troszkę streamując, troszkę jeżdżąc z programami komediowymi, jestem zawalony robotą i śledzę bardzo jakoś tak pobieżnie. Ale jakieś urywki z tego, co robi Hubert? Wiem, że zdania są bardzo podzielone. Ja mogę powiedzieć, jakie jest moje zdanie o Hubercie. Ja Huberta lubię, ja o Hubercie nigdy złego słowa nie powiem. Wiem, że momentami no, bardzo mocno próbuję tak jakby wchodzić pomiędzy zawodników, co często się z jakąś tam ich dezaprobatą jakby spotyka, no ale to jest też bardzo niewdzięczna rola, to jest coś, czego ludzie sobie też nie zdają sobie sprawy. Ja ci podam przykład troszkę bardziej właśnie z tego mojego poletka, jak były rundki Ewa Brodnicka, Lil Masti. To było tak, że jakby no, moim zadaniem jest, oczywiście ja większość z tych osób, które znam, to ja lubię. Mogę powiedzieć, że są moimi kolegami i tak dalej. Ja Ewę bardzo lubię, Anielę bardzo lubię. I to jest bardzo trudna sytuacja, kiedy one się nie lubią, a ja lubię je obie, ale no, muszę wykonywać moją pracę. Moją pracą jest to, żeby zadawać pytania trudne jednej i drugiej. I to było bardzo śmieszne, bo fani Lil Masti pisali, że jestem stronniczy, bo promuję Ewę, bo zadawałem Lil Masti trudne pytania, a fani Ewy pisali, że jestem po stronie Lil Masti, bo zadawałem Ewie trudne pytania. No,
obu dziewczynom zadawałem trudne pytania, obie dziewczyny mają o czym rozmawiać, obie dziewczyny dają sobie w kaszę dmuchać, żadna z dziewczyn nie ma do mnie najmniejszych pretensji o to, ale mówię, to było takie, że jakby z którejkolwiek strony nie spojrzysz, jesteś stronniczy, więc to jest coś, o czym... To akurat zawsze będzie oceniane w ten sposób przez widzów, no... No tak, no to jest jakby internet, więc też nie urodziłem się wczoraj, żeby po prostu się tym jakoś przejmować i tak dalej, ale trzeba mieć jakby też to w głowie, że to jest zadanie niewdzięczne, więc czy to jest Hubert, czy to jest właśnie Michał Cichy z... Czy to jest... No, czy to jest... Panowie, mieliście swoje wywiady. Przeszkadzacie. Mieliście swoje 5 minut. No, chodzi tylko i wyłącznie o to, że to jest niewdzięczna rola. Bez względu, wiesz, czy to jestem ja, czy to jest Hubert, czy to jest z dupy raz na fejmie, czy to jest właśnie Michał Cichy teraz w tej nowej federacji. To jest niewdzięczne zadanie i zawsze będzie ktoś, komuś coś nie spodoba i czasami rzeczywiście no, to jest wina po stronie tego prowadzącego, a czasami jest to tak naprawdę kwestia tego, że nie zgadzasz się na przykład z tym, co ktoś powiedział, a to nie znaczy, że to jest złe, po prostu nie zgadzasz się. To jest swoje zdanie, no. Dokładnie. Więc jakby uważam, że nie ma co się tym przejmować, jakby każdy poszedł w swoją stronę i nie wiem, jakby ja jakoś nie płaczę do poduchy, myślę, że oni też... Jakoś tak się to rozeszło. Mówię, szkoda. Ja lubię takie czyste, jasne, fajne sytuacje, ale mówię, no jestem wdzięczny na pewno Fejmowi za wszystko to, co mi dali. Dali mi dużą rozpoznawalność, dali mi dużo doświadczenia. Mam tam masę ludzi, których bardzo lubię do dzisiaj. Jakby cała ekipa. To, co jest też bardzo jakby takie piękne, że i w haju, i w fejmie ekipa to taka backstage'owa. To są jakby Ewka, Kasia, cała ekipa. No mógłbym wymieniać po prostu akurat, one mi przyszły do głowy, bo chyba ich najdłużej nie widziałem, się tęskniłem za dziewczynami. Ale u nas tak samo właśnie. I nasze właśnie tutaj hajowe ringers i cała ekipa backstage'owa. To są super, po prostu fenomenalni ludzie. I tego mi w jakiś tam sposób brakuje, że po prostu nie widzę się z nimi tak, to po prostu casualowo. Ale... No, uważam, że trzeba iść do przodu i nie można mieć jakichś tam, nie ma co chować jakieś tam urazy. Po prostu trzeba robić swoje. I mówię, jedno co trzeba zapamiętać, to zawsze będzie niewdzięczna rola. To jest rola, która jest stworzona, to jest rola, która jest bardzo trudna. Jeżeli ktokolwiek myśli, że jest inaczej, zapraszam, niech się przepróbuje i zobaczy. To prawda, a powiedz mi właśnie bycie prowadzącym konferencji. Czy to jest najodpowiedzialniejsza rola, jaką aktualnie pełnisz, czy to, czym się zajmujesz, jest jeszcze bardziej trudne? Ciężko patrzeć w kategorii, wiesz, odpowiedzialności, bo dużo rzeczy, które robię... No jednak cała konferencja jest na twojej głowie. Tak, no ale jakby prowadzenie gali również, to jest no tak, w momencie, tak. Kiedy oglądają to też... Ale ty robisz coś innego, więc pytam o to, bo jeszcze, tak jak mówisz, no jesteś stand-uperem, tak? Tak, no wiesz co, no to jest zupełnie inny rodzaj i energii, wszystkiego. Jakby tam wychodzisz sobie, bierzesz mikrofon, wchodzisz na scenę, wchodzisz do ludzi. Ale patrz, tam jesteś sam ze sobą, nie? A tutaj jesteś ty i szereg innych osób, które ty musisz dobrze poprowadzić. To prawda. I na pewno w tym sensie, w kontekście skali, na pewno tak. Jeśli chodzi o skalę, tak. Ale mówię, dla mnie to są zupełnie inne jakby rodzaje. To wyciąga z człowieka zupełnie inne rzeczy. Że to jest tak, że jak jesteś, jak robisz po prostu występ stand-upowy, no to jesteś o wiele bardziej jakby na luzie i robisz to, co chcesz, bo troszkę budujesz siebie, swoją markę i tak dalej. To jest coś takiego, że ty wiesz, czego sam po sobie możesz się spodziewać, a tutaj po ludziach, którzy siedzą, nie masz pojęcia, co odpowiedzą i jak zareagują, nie? To prawda, ale akurat to jest dla mnie bardzo ekscytujące. Ja bardzo lubię właśnie znajdować się w sytuacji, kiedy nie wiem, co się wydarzy, bo wtedy wychodzą bardzo często fajne rzeczy. Ja uwielbiam reagować. Ja bardzo dobrze się w tym czuję i myślę, że nawet czasami to widać. W takim razie do tej pory powiedz mi, która z ról, funkcji, prac, która pełnisz, jest dla ciebie, daje ci największą radość? Kurczę, każda. Co? Tak, ale rozwinę to troszkę. Na tym etapie staram się nie robić rzeczy, które nie sprawiają mi przyjemności. Jakby bardzo wiele lat musiałem pracować na to, żeby być tu, gdzie jestem. Ludzie tak sobie myślą, że ten Pawłowski to po prostu urodził się wczoraj i dzisiaj był gdzieś tam i się wybił, nie? 10 lat jeżdżenia po prostu małych spelunkach, tam granie dla 8 osób.
I to są rzeczy, które sprawiają, że teraz, kiedy prowadzę galę dla 8 tysięcy osób, albo jesteśmy oglądani przez 8 milionów osób, to ja to doceniam. Bo przeszedłem tę drogę od dołu do szczytu. I właśnie dlatego powiem ci, że tak, że po prostu każdą rzecz, którą robię, to są zupełnie inne emocje, nie? Jakby zupełnie inaczej czuję się, kiedy spełniam swoje gigantyczne marzenie i działam z tym wrestlingiem, z Prime Time Wrestling, czyli wiesz, 26 lat, moja największa pasja, misja, jest to coś stworzone tymi ręcami wraz z Marcinem Rzeźniczkiem. Jest to w momencie, kiedy człowiek wychodzi do tego ringu. Ja po prostu, to jest taka historia, która po prostu łezka mi się kręci wokół, bo robiliśmy tę naszą pierwszą galę i ja tam stoję, czekam jeszcze na to moje wejście na muzykę i słyszę, jak cała hala krzyczy, nie ma lepszego od pana Pawłowskiego, skandują. I ja po prostu w tamtym momencie naprawdę miałem poczucie, że łezka mi z tego oka poleciała i kiedy wszedłem do tego ringu, miałem takie jeszcze chwilę potrzebuję, zbiorę się, ogarnę się. Mam do ciebie jeszcze pytanie odnośnie karty walk. Będzie długi wywiad, jak każdy ze mną. No? Która walka najbardziej ciebie tutaj interesuje? Tak, ponownie, ciężko, bardzo ciężko. Wiesz co, main event ze względu na sportowy poziom, ze względu na dymy, Denis Allan, walka niskorosłych o pas, petarda. Jakby nikt się nie spodziewał, że do tej walki ostatecznie dojdzie. Jakby wszyscy mówili, że jakby Mini Mike po prostu nie podejmie tej walki, że nie będzie tej walki, udało się, jest super. I mógłbym tak gadać. Zony i Diz, jako że też streamuję, to jest po prostu w świecie streamerów petarda. Można mówić i mówić, każda walka ma coś. Każda walka jest ciekawa. Jeszcze tak pokrótce, jakbyś mógł powiedzieć właśnie, bo tutaj mówisz, że ponad 10 lat ciężkiej pracy. Co tutaj było takim głównym aspektem, że spowodowało, że jesteś teraz tu, gdzie jesteś? Upór, determinacja. Wiesz co, tak, no kurczę, nie poddawanie się nigdy. To jest tak, że jeżeli ktoś zaczynał tak jak ja, czyli bez znajomości, bez jakby wujka po prostu w tym biznesie, w którym chcesz pracować, bez jakiejś kasy i tak dalej, no to jest żmudne budowanie. To jest po prostu szukanie szansy na to, żeby ktoś kiedyś gdzieś cię zauważył. To jest budowanie, jeśli chodzi o komedię, to jest budowanie swojego programu. To jest sprawdzanie, co działa, co bawi ludzi, a nie tylko ciebie samego, nie? Jakby przez pierwsze 3-4 lata to metoda prób i błędów. Nie było ani jakiegoś konkretnego kierunku, ani jakiegoś nauczyciela, ani kogoś, kto powiedziałby co i jak. No i jakby to jest to, z czego słynę. Jak mi trzasną drzwiami przed nosem, to ja wskoczę oknem. Nie poddaję się i dlatego jestem tu, gdzie jestem. Powiedz jeszcze, jak wyglądał właśnie ten przełomowy okres w twojej karierze? Kiedy to dokładnie było i w jakich okolicznościach? Wydaje mi się, że było parę takich etapów. Pierwsze jakieś takie elementy były rok 2013, kiedy nagrałem parodię utworu Weekend. Ona tańczy dla mnie taką religijną w klimatach kościelnych. On daje mannę. To zrobiło tam 500 000 wyświetleń, co na tamte czasy, bo teraz pół miliona, tak, pół miliona teraz to nie jest tak dużo, ale 4,5 miliona to był, o Jezus Maria, to Kuba Wojewódzki nas puszczał, Figurski o nas mówił w audycji i tak dalej, lataliśmy na Essay i tak dalej, ale jakoś wtedy nie pociągnęliśmy tego, nie, powiedzmy, to był taki nasz pierwszy liźnięcie tej sławy, ale nie poszliśmy w to. Później sukcesywnie z kabaretem, z kabaretem, a później ze stand-upem ponad 50 nagród na różnych przeglądach. Wygraliśmy prestiżowe przeglądy, festiwale, zaczęła się właśnie jakieś występy w telewizji, jestem laureatem Paki, takiego właśnie przeglądu kabaretowego, mulatki, dużo takich, to są takie nazwy, które mogą nikomu nie mówić, komuś ze środowiska tam powiedzą, ale ponad 50 nagród, po prostu jeżdżenie, pokazywanie się, jakieś występy pierwsze tam za pieniądze, firmówki, takie owakie i to wszystko było na małą skalę, aż po prostu człowiek budował. Aż w końcu wybudował. Czyli krótkie podsumowanie naszej rozmowy. Koniec 30 minut? Jeśli chcecie być jak pan Pawłowski, no to co? No to upór. A tak, też. Upór. Nie, przede wszystkim upór i żarty żartami. Nie poddawać się i nigdy nie pozwolić komuś powiedzieć wam czegoś nie możecie. Wszystko możecie, tylko nie zawsze możecie to zrobić w tym momencie. Czasami potrzebujecie jeszcze czasu. I to jest puenta tego wywiadu. Dziękuję tobie bardzo. Dzięki bardzo.